Cześć, witajcie! Z tej strony Ząbek i ja was witam na kolejnym odcinku z serii Gospodarze i jest ze mną sąsiad Patryk. Cześć, witajcie! I w dzisiejszym odcinku rura wydechowa, czwórki się telepie, jak nie powiem co, ale dzisiaj żniwa, tak? Jak u Patryk zaczął żniwa, tak u mnie dalej są żniwa, ale na moim gospodarstwie oczywiście. No, czwórka już tutaj szczepiona z przyczepą, naszą nową przyczepą, którą zakupiliśmy nie tak dawno, więc jest tutaj tak naprawdę taki nowy sprzęt, nowy stary sprzęt, szczepiony razem ze sobą. Później sobie pojedziemy tym na pewno na pole, tak jak widzicie, bizon już tam, wyjechałem sobie przed bramę nim i czeka na nas bardzo mocno, ale kurde powiecie, no kurde coś tu nie pasuje, nie? No nie pasuje, no bo nie ma chlewa, chlew został zburzony, te pustaki, to wszystko, żebym posprzedawał. Dokładnie teraz nie pamiętam, ile dostałem za te pustaki, bo to dosyć dawno było, ale wiem, że za tą wiatę, którą postawiłem tutaj, dałem 10 tysięcy, wiadomo, tu te bale, ten dach, to wszystko, no, może eternit, może nie można, ale jest. No i z tyłu jeszcze się pojawił płot, jest teraz po całej długości płot, fajnie to wygląda, bardzo ładnie, podoba mi się to, no i tutaj dużo maszynek na pewno pod tą wiatą nam się zmieści, jak widzicie 30 sobie odpoczywa, nie wiem, może 30 później zepniemy z tą małą przyczepą, też podjedziemy sobie na pole, ogólnie dzisiaj tak, dzisiaj żniwa, jak widzicie tutaj pomidory są w paletach, czekają na cenę. No pomidorki sobie rosną, tak? Sobie rosną, więc coś tam z tego na pewno będzie, tak? Jak widzicie, bizon już się grzeje, już jest rozgrzany, więc idą sobie zasiadamy i ciśniemy na pole. I cyk, dwójeczka, jak to mówią, i lecimy sobie na pole. Bizonem żniwować sobie dzisiaj pszenicę. A ty sąsiad jak? Co tam żeś wykosił już? A wykosiłem już pszenicę. Pszenicę już wykosił. No i na razie dałem kombajn tobie, bo to są mi owiec jedynie. No owiec. I łubin, ale to łubin dopiero. No ogólnie później. U mnie owiec był siany późno. Tam przy ziemniakach oraz przy na tej dzierżawie, tam był siany owiec, to on był siany późno i dlatego jeszcze jest niedojrzały, ale pszenica już jest dojrzała, jest gotowa do zbioru, więc dzisiaj będziemy sobie kosić oczywiście pszenicę naszym przepięknym bizonem, bizoniskiem. Więc no tutaj jesteśmy zadowoleni z tego kombajnu, czego nabyliśmy w poprzednim sezonie. On tylko u nas kosił łubin chyba, nie? No, tylko łubin chyba kosił. Jedynie u... Znaczy, na usłudze owiec. No, tak, tak. Na usłudze owiec, a tak w naszych gospodarstwach to kosił tylko i wyłącznie łubin. No i teraz u Patryka on pierwszy wjechał sobie, więc kosił sobie pszenicę. Dzisiaj my będziemy kosić sobie również pszenicę. Wjeżdżamy na pole po prawej stronie, bo dawno nas tutaj nie było, po lewej stronie chyba nawet oglądaliście siewy, no więc wjeżdżamy sobie tutaj po prawej i kłosimy. Będziemy sobie na 20 cisnąć, wszedł na obroty, wszedł. Bizonik, naprawdę super sprawa, super chodzi. Może sobie podniesiemy motocykl, bo zaraz zapchamy. No i jest git. Jak widzicie, na wprost jest wapno jeszcze leży tutaj. Wapienko sobie leży, to wapno będzie trzeba stąd zabrać. No rozrzucić pewnie na pola, zależy jak to tam będzie z tym wapnem w tym sezonie, czy będzie wymagało wapna, czy też nie. Jest tutaj, nie wiem ile to dokładnie na tej chodzie, bo wiadomo to zostało od wtedy, co tutaj nam przywieźli tą ciężarówką. No ogólnie wam powiem, że boję się jechać tamtą po długości tak do samego końca, bo chyba nie zmieszę tego na zbiórnik, tak mi się coś wydaje. Więc ta pszenica może naprawdę dobrze sypnąć, tak? Kurde, patrzę. No już 20%, a opuściłem tylko poprzecznik i tylko kawałeczek, więc jest grubo, może być grubo. Zobaczymy jak to będzie. Ogólnie tniemy wszystko na słomę, bo będziemy to prasować. No w kostki te małe raczej nie będę tego robił,
pewnie pożyczę prasę od sąsiada, albo sąsiad mi to sprasuje. Zobaczymy, jak to będzie. Czy sąsiad będzie miał czas, czy też nie, a nie, to oczywiście sobie pożyczę od niego prasę i sobie sam podpisuję. Oczywiście, jak mi użyczy tej prasy. A, zobaczymy. No na razie u siebie pracuję, no to wiesz. No, więc no, jest opór. Mogłoby być tych pól więcej, bo pokusiłoby się ogólnie więcej, no bo tutaj tak naprawdę no, to mam ile? 3 pola do skoszenia. No tylko musi. Znaczy 2 pola pszenicy, no i jedno, no 2 owsa, no jedno tam pociezawe i pół pola w sumie tam, gdzie mam ziemniaki, nawet mniejszą połowę. Więc, no, ale to musi jeszcze trochę tam dosknąć, no trochę jeszcze czasu potrzebuje owiec, więc na pewno w następnym odcinku pewnie będą żniwa właśnie owsa, tak mi się coś wydaje, chociaż może coś wymyślę innego, żeby też nie było cały czas te żniwa i żniwa i żniwa. Więc chociaż ja wiem, że wy widzowie bardzo lubicie żniwa oglądać w naszych kanałach, bo widać to po wyświetleniach i po łapkach w górę, więc mam nadzieję, że tutaj wam się spodoba. Ten odcinek oglądacie w piątek, więc życzę wam miłego weekendu. Ja w tym momencie, gdy wrzuciłem ten odcinek, tam mi się wydaje, że jest godzina 14, więc wy pewnie uczycie szkoły, chociaż może jeszcze chwilę jesteście w tych szkołach, ale pewnie oglądacie ten odcinek po szkołach albo po pracy, tak jak ja o godzinie 14 w piątek kończę pracę, więc jestem po i możemy zaczynać weekend, tak? I balet. Tak jest. No, więc można jak najbardziej. Jeszcze, no dzisiaj jest czwartek ogólnie, kiedy to nagrywamy, ale oglądacie to piątek, więc jest naprawdę fajnie. No ogólnie udało mi się objechać to w jedną stronę, tutaj ten poprzeczek zrobię i jeszcze pojedziemy sobie kawałek pewnie tutaj po długości i będzie pełny zbiornik, więc no ta pszenica może oddać w tym sezonie. Ogólnie pszenicę będziemy sobie, nie wiem czy to mówiłem, chyba mówiłem na początku, no, ale będziemy wywodzić sobie na skup, no bo oczywiście silosa nie mam, a na klepisko nie będę sypał, ponieważ na klepisko pójdzie pewnie owiec, no bo owiec jest drogi, chociaż zależy ile też tego owca nam sypnie. Chociaż kurde, zastanawiam się, bo no teraz jest pszenica po 500, bo gramy tutaj na poziomie normalnym. Pszenica jest po 500, a tak najwyższa cena na tym poziomie, na którym gramy, no to jest 700 coś, więc no szkoda trochę, że nie mam tego silosa, ale myślę, że w następnym sezonie już silos będzie. Dobra, otwieramy rurę oczywiście i idziemy sobie po czwóreczkę, czym prędzej tutaj kręstunecznik, ten przodowy. Sobie idziemy łatpolowe czwórkę i jedziemy po tą pszenicę, tak? Więc no, pierwszy raz jedziemy czwórką na odcinku, bo tak naprawdę to tylko ona sobie stała na podwórku i nic nie robiła. Teraz pierwszy raz wyjeżdża w pole, tak? Ten ciągnik pierwszy raz, więc wy widzowie również widzicie, jak pierwszy raz sobie nim jadę w pole. Więc zostawiłem to na odcinek, tak? Tą frajdę przejazdu czwórki. Jeszcze nie jeździłem, sąsiad może to potwierdzić, że jeszcze nie jeździłem po wsi, ani po polach. Więc no cieszy mi się morda. Chciałbym, żebyście to widzieli, no myślę, że ta kamerka pewnie będzie, ale na razie jeszcze nie. Nawet nie mam kamerki żadnej. Więc nawet bym nie miał jak, żebyście... Także wiecie widzowie, na live zbieramy na kamerkę. Nie, na live zbieramy na fotel Diablo. Bo ten mój fotel to jest katastrofa, tak? Już mnie denerwuje. No bo mnie denerwuje, bo się wypinę na każdą strunę i nie wiem co jeszcze, więc może jakiś odcinek, może spadnę z niego, no nie wiem. No więc jak nie będzie mnie przez tydzień, to wiecie, że fotel mi się rozdłużył. No. Ogólnie na ten tydzień były zamiary widzowie. No były grube zamiary, że będą przez cały tydzień odcinki. No niestety nie udało nam się, czyli standardowo, tak? Nic nowego. No nie udało nam się. A to z tego względu, że albo to mi nie pasowało, albo to Patrykowi nie pasowało, albo to w ogóle nic nie pasowało i albo mieliśmy dzień lenia
No i... Dzielnienia to tak wiecie. No. Znaczy codziennie jest dzielnienia, ale... ale po prostu no coś tam wypadło. Raz mi, raz mu. Znaczy co? No więc tak. Jest zajęcie, wyszło. Jest zajęcie. No jest to robić. Ogólnie tutaj schowamy sobie rurę, ale nie będziemy jej chować, tylko sobie wyłączymy sypanie. No i kita. No i ogólnie nie było odcinku z tego względu, że nie mieliśmy czasu zbytnio nagrać tego odcinku, więc w tym tygodniu zobaczyliście dwa odcinki. Jak oglądacie ten, to są dwa odcinki u mnie i chyba jeden u ciebie, nie? Ale... Aktualnie jest jeden u mnie, ale nie wiem jak tam będzie. No więc dalej. Zobaczymy co dalej się to rozwinie. Chcielibyśmy w końcu zrobić coś takiego, że przez cały tydzień będą te odcinki. No bo przez 3 tygodnie dążymy do tego i w ogóle nam się to nie udaje, więc no to już jest trzeci tydzień, gdzie nam się to nie udaje, to może w czwartym tygodniu się uda, nie? No, może tak na koniec miesiąca by się tak zakończyło fajnie, co? No. Zobacz, to już jest kwiecień, nie? Zero tak se zaraz. Powiem ci, że leci jak nie wiem co. Za chwilę jest maj, chwilę jest majówka. No widzowie, ale widzowie możecie... Teraz? No. Dobra, mów. No to teraz możecie zauważyć, no ten czas spierdziela, czasu jest coraz mniej. No i też robota w polu się już zaczęła, powiem wam tyle. Tak jak ja na przykład, no to sadzenie ziemniaków prawdopodobnie u mnie w sobotę będzie. Dzisiaj ziemniaki wybierą. O, gdzie? No. A ogólnie możecie chcę dokończyć to zdanie, które mówiłem. Możecie napisać w komentarzach, czy wyjeżdżacie gdzieś na majówkę, czy też nie, bo no, ciekawe, nie? Ja ogólnie na majówkę jadę do kumpla 2 maja. Jadę. No i tyle. No a więc szczegółów nicy nie powiem. Więc grzechów nie pamiętam. Będzie fajnie na pewno. Będzie fajnie, majówka ogólnie. Jak tak się pomyśli, to tak naprawdę jak to pracuje w pracy, to 2 dni urlopu bym wziął i ma 9 dni wolnego, nie? No bo jest tak, sobota, niedziela, później jest 1, 2, 3, nie? Maja, to już jest 5 dni i później 4, 5, to jest czwartek, piątek. To jest 7 dni i kolejna sobota, niedziela, to 2 dni kolejne jest 9 dni. Ja ci powiem tak, że ja w szkole, nie, teraz, no. Jak będzie maj, no to 1,5 tygodnia na samym początku maja mam wolnego. No widzisz. Przez to, że właśnie, pierwsze są matury, piszą, od razu tam, jak jest maj, matury. Potem jakieś tam święta jeszcze są, majówka, to chłopie. No jest konkret. Teraz w tym roku fajnie się to zanosi, ale czy... No ja raczej nie będę brał tych 2 dni wolnego, no bo nie potrzebuję, tak? Nie potrzebuję, raczej pójdę do pracy. Nawet chyba fajnie to przypara, bo znaczy ja nie patrzyłem, ale słyszałem od kolegi, że właśnie... majówka przypada tak, że my będziemy mieć pierwszą zmianę, czyli czwartek, piątek pójdziemy na rano, czyli do 14, no to fajnie, nie? Jakby było na popołudniu, to bym się zastanawiał, czy nie mamy czasu jakiegoś innego. No, więc dobra, dojeżdżamy tutaj do pełnego zbiornika, mamy przybaw jest zbiornik kolejny, więc sobie cofniemy tutaj trochę i zaraz podjedziemy sobie naszą piękną czwóreczką i oczywiście sobie to wysypemy. Więc dobra, idziemy po czwóreczkę, pobiegnijmy sobie trochę, żeby może nie zaszy... O, widzicie, wymaga wapna to pole, czyli nawet dobrze, że na tym polu jest to wapno, tam na tej kupie, więc będzie pewnie akcja rozrzucania wapna. Będzie rozrzucanie wapna, więc na pewno taką akcję sobie zobaczycie, bo dawno tego nie było. Bo to było? Nie wiem, czy... No. W pierwszym sezonie? Chyba. Więc chyba w pierwszym, no nie chyba, tylko na pewno było w pierwszym sezonie rozrzucanie wapna, a jak nie w pierwszym, to w drugim. Było na pewno rozrzucanie wapna, ale długo, znaczy długi czas temu po prostu. Znaczy dawno i nieprawda. Znaczy nie, no było.
No, więc fajnie by było, żeby tutaj zrobić to rozrzucenie wapna. No ogólnie wam powiem, że na tą przyczepę nie pamiętam dokładnie ile wchodzi, ale coś koło 7 ton, tak mniej więcej, może 8, bo w tym momencie mamy 5,5 tony, no tutaj więcej, teraz będziemy mieć koło 6 ton, albo nawet ponad 6 ton ponad i mam 78%, czyli tu wejdzie 8 ton na tą przyczepę, można dać. No, trochę wejdzie, więc ja nie wiem, czy ja do końca odcinka jestem w stanie w ogóle tą przyczepę zasypać, a jeszcze tak naprawdę mamy drugą, którą sobie przeprowadzimy ciapkiem. Więc no, fajne żniwa, takie polskie, no ogólnie chodzi nam o to na tej serii, dlatego to zgramy na tym poziomie normalnym, żeby te żniwa były jak najbardziej polskie, realne, nie tak jak na Bamba, chociaż też na Bamba gramy realnie, ale wiadomo, tutaj ta seria pozwala nam na to, żeby to urealnić jeszcze bardziej, nie? Więc no, taka polska wieś, taka typowo polska wieś, no ogólnie rozwijająca się, tak? No bo wiadomo... Taki powiem sąsiad, że no. Moja siłynka już ma dość. Mówisz czemu? Czy prasie pod górę, no ciężko jest. Ue. Ale z jednej strony... Ja ogólnie, jak ostatnio z tymi sianokosami tam ci pomagałem, nie? Na odcinku no. To nawet było. To ci powiem, ta twoja 60, no tam się nie radziła z czymś? Czy szosarką, nie? Nie. To nie. Znaczy lekko, ciężko miała. No. Ale ogólnie coś się stało. Dość porządnie. Coś się stało z tymi ciągnikami. Bo i 60 ma ciężko, i mój ciapek miał ciężko, i twój Władek miał ciężko, który zawsze szedł jak szatan. Wiesz, jest ten Władek. Na równym polu szedł. No ale kurde. No nie powinno być tak, że pod tą górę aż tak ciężko, może z taką małą przesuwaką. Znaczy tu jest góra dość potężna. No dobrze, no jest góra, ale przecież zobacz sobie ile ta przesuwarka ma wymaganej mocy, bo tyle no to właśnie, nic. Właśnie. No. Więc to nie powinno no tak nie być. Więc ja słyszałem, tam kto oglądał odcinki u MST, na od biedaka oni odgrali jakiś moc more power, czyli mają więcej mocy w ciągnikach. Zastanawiam się, czy my tutaj też tego nie gramy, nie? Ale jak więcej mocy? Znaczy, more power to działa tak, że nie podnosi ci mocy, znaczy podnosi ci moc, ale nie w statystykach, tylko że po prostu ciągniki są żwawsze, nie? Wiesz o co chodzi? No. No, że jak mają tam te 60 koni, na przykład jak 60, no to jest te 60, a nie, że ma ciężko z niektórymi maszynami, nie? No rozumiem. No. Więc, no nie wiem, czy oglądałeś od biedaka, ale tam właśnie ten mod mają grany, no i teraz na nie oglądam wszystkiego dokładnie, przykład, więc no. Taki ciapek sobie lata tam, czekaj, nie, Ferdek z kosiarką zawsze u nich miał problem, a teraz na spokojnie sobie radzi, więc no jest, no fajny ten mod, więc może sobie takie coś tutaj gramy, no bo nie chcemy aż tak też męczyć, nie wiadomo, no przecież... Nie będę na przykład, nie wiem jak sobie czwórka będzie na przykład z pługiem radzić. A właśnie widzowie, odnośnie puga. Chcę wam pokazać promocję. Chcę wam pokazać promocję. Jest tutaj pług Pottingera. Obrotowy czy skibowy. 85 koni wymaga. Ogólnie kosztuje 4411. Jest przecena. No nie wiem, co wy myślicie na ten temat. Może bym sobie taki pług do czwórki właśnie kupił. Napiszcie w komentarzu, tak? Dajcie znać w komentarzu. Może sobie takie zakupy do czwóreczki. Fajnie by to było, mi się wydaje. No i też jakoś fajnie robotka by pewnie tym pługiem szła. No bo jak wiecie, ten pług ja mam na grudziąc, no to jedynie do ciapka teraz podczepię, chociaż nie wiem czy ciapek nie będzie. To masz tą dwójkę, czy jest to jest trójka? Dwójka. A dwójka? Czekaj. Teraz, w co się w szoku jestem, nie? Tak dawno puga nie używałem, że nie pamiętam, nie? Nie, mi się wydaje, że trójka. Trójka. Kurde. Trójka, no. Trójeczka, więc pług trójka. No ale kiedy... No jest co robić, nie? Pługiem, tak czy siak, ale orki... I tak nie robimy jakoś super dużo. Ja ostatnio tam na tym polu, gdzie jest łubin zasiany, tam nie orałem tego pola, nie było zaorane, tylko było uprawione. No. I co myślisz z tym prasowaniem? Jechać ci prasować, czy nie? No nie wiem, ja bym się też na odcinek może coś ten zrobił, wiesz?
ogólnie widzowie, te roboty tutaj na tej serii jest naprawdę dużo. No bo są też żniwa do zrobienia. Jeszcze mam do dokończenia sianokosy w tej jednej łące. Bo Patryka na odcinku sobie łąkę skosiłem. Tam nawet było mnie widać, jak kosiłem sobie tą łąkę, jak kosił sobie właśnie pszenicę. To było mnie widać. Więc tam sobie skosiłem tą łąkę. Teraz muszę ją przecząsnąć, muszę zgrabić, no i sprasować oczywiście. Więc do tej roboty jest naprawdę dużo. W tym odcinku nawet bym mógł wziąć na przykład właśnie 30 i jechać to przecząsać. Tylko że ten odcinek jest poświęcony żniwom, więc tutaj chcę po prostu to pole skosić. Znaczy nie wiem, raczej mi się nie uda całego tego pola skosić, no bo to pole. Tak podejrzewałem, tutaj myślałem, że te dwa pola tutaj ogólnie skoszę na odcinku, a tutaj jestem w szoku, bo już jest 21 minuta odcinka. Ja nie będę w stanie skosić, nie wiem czy jestem w stanie skosić to pole do końca. Więc, no bo to sypie, nie? Wam powiem. No ogólnie tak. Zatrzymujemy się tutaj, wyłączamy wszystkie te hadziaństwa. I tutaj się zatrzymamy i co? Nie wiem. I koniec. Nie koniec. Idziemy do czwórki, weźmiemy czwórką, zjedziemy sobie na gospę. Ogólnie później sobie pojeżdżę na skup. Teraz nie będę jeździł, no cena jest po 500 zł. Będę je po prostu wywoził to poza odcinkiem. Kurde, tu jest ten rów, nie? Tędy nie pojedziemy, może co? Pojedziemy sobie tędy tymi pełnymi kruszkami, tak żeśmy przyjechali. Pojedziemy tędy. No ogólnie cena jest po 500, więc no na tym przyczepie mam 8 ton, czyli za tą jedną przyczepę powinienem dostać około 4000, więc to nie jest źle. Ej, sypie w tym roku, ci powiem, że sypie ta pszenica. No mi też nawet bajka sobie popalić. A właśnie, ile ty skociłeś tej pszenicy? 11 ton. Z tych dwóch pól? No, to są niewielkie kawałki. 11 ton? No. Ja mam 8 ton w tym momencie, a jeszcze mam no dobre pół pola do skoszenia. No widzisz. No więc to tutaj naprawdę... na polu, hektar tam ma... 61. No to ja ci powiem, że z hektara około 11 mi sypło, można tak powiedzieć. Nie. Hektara? Co? Z hektara? No. Aha, no to... No bo te dwa pola to można powiedzieć, że to jest jeden hektar. No bo ja jeszcze na 91 mam, nie? 91 jeszcze mam na polu. 50 plus 27, no to jest kurde mało. O. To nie jest cały hektar. Nawet nie jest hektar, no. No i tak dobrze ci sypło, no. Jakby tak real wsypało. To by ludzie się dorobili w końcu czegoś. No. Jedziemy na gospę. Zostawimy sobie ten zestaw w stodole. Żeby czasem jak zacznie padać, żeby to nie zmokło. Chociaż zawsze możemy sobie nawinąć plandekę na żuka, czy na przyczepę. I by było też dobrze, no ale komu by się chciało plandekę przyczepić. Lepiej zostawić to pod stodołą i też jest dach nad tą przyczepą, jakby czasem padało. Więc dobra, my sobie zajedziemy tutaj, tak jak mówię. Tutaj sobie postawimy. I tutaj sobie będzie stało i czekało na wywóz. Będziemy to sobie wywozić poza odcinkiem, no bo teraz nie ma co jeść. Tego wywozu już się widzowie w sumie naoglądali na poprzednich sezonach, nie? Bo stale żeśmy to wywozili, tak i ja, taki Patryk. Dobra, odpaliliśmy sobie 30, weźmiemy tą małą przyczepę i sobie polecimy właśnie z tą małą taczką. Kurde, jakbym nie widział drugiego monitora, to by... Bo wiesz, bo mam drugi monitor i mam tam podgląd, nie? No. I teraz w tym momencie to widzę, co żeś wysłał, no ogólnie to ja to dzisiaj oglądałem. Kozak, nie? No, Kozak jest fajne. Ta muzyczka w ogóle, co jest tam stawiona, naprawdę coś fajnego. Robi robotę, nie? I wrażenie też. Więc... No. Fajnie. Podoba mi się coś to. Takiego by mnie interesowało. No, ogólnie... No jest nawet safe, nie? Z tego, więc... jak tam dobrze patrzyłeś, to jest to wszystko do pobrania. Chociaż nie wiem, na jakiej mapce jest to zrobione. Nie wiem. Widziałem linka, nie wiem, na jakiej mapie. Po jeziorze Gostynińskim. Aha, po jeziorze. No to
A tak różnie na tym pojeździć. Jedni mówią, że jest zbugowana mapa, jedni mówią, że nie. Sami graliśmy, trochę długo się zapisuje gierka. No i co stwierdzam? To to, że po dłuższym okresie grania FPS-y idą w dół na tej mapie. Nie wiem, czy też to zauważyłeś, ale jest to pewien problem na tej mapie, nie? Dlatego nic z tego nie będzie. No, więc raczej tam nic nie będziemy działać. Możliwe, że tylko tak luźno na live'ach. No ogólnie teraz, jaka fajna mapa, tak na szybko, na takie luźnego live'ika, no to jedynie chyba Dzika Dolina i tyle, nie? Na takie luźne sobie pogranie. No albo połowa, ale to wiedzą, ona połowa jest zarezerwowana dla nagry z widzami, tylko i wyłącznie. No i na serię tutaj, nie? Ale wiadomo, no, seria serią, a gra z widzami też gra coś innego, no bo tam duże sprzęty, więc zupełnie coś innego. Dobra, dojechaliśmy sobie 30, no mi się wydaje, że tutaj sąsiady w okolicy tyle sprzęty dawno na polu nie widziały. Raz czwórka z przyczepą, kombajn, tero 30 z przyczepą. No, pogodzi się na tym gospodarstwie, mi się wydaje. Dobra, sypiemy na tą taczkę, tak zwaną. Przecież zobaczcie, jaka ta przyczepa jest malutka, nie? No, nie. No ale zawsze lepsze to niż nic, nie? No, więc no tak bym musiał na przykład sobie jeździć z tamtą przyczepą, co zasypałem sobie tam te 8 ton, to bym musiał jeździć na skup. No i teraz bym pojechał na skup i jeszcze bym pewnie nie wrócił z tego skupu, no bo to jest kawał drogi na ten skup. No tak, kto ogląda poprzednie sezony, to widział po prostu, gdzie żeśmy jeździli na ten skup. Naprawdę jest kawał drogi. No i dużo czasu by nam to zajęło. No ogólnie w pierwszym sezonie, jak były żniwa, no to sąsiad nam tutaj pomagał i tak było ciężko się wyrobić, nie? No i wtedy Marianek jeszcze kosił, teraz tam Marianek słyszałem, że jakiś nowy kumpań kupił. Teraz nie pamiętam co. Mówię, on nie sprzedaje i kupuje, sprzedaje i kupuje. No dobrze, ale kupił kombajn, ale słyszałem, że nowy. Więc no, dorobił się. Z Bizona na Lexiona, znaczy nie wiem co on tam kupił. Ale coś kupił. Tak, gadał nam. No on mówił ostatnio co kupił, ale nie pamiętam. Co, pamiętasz? Nie pamiętam. Fenda? Nie, Fenda nie. Nie wiem, może Klasa? Nie wiem co on kupił. Bo mówił, ale nie pamiętam. Ja bym tak na szybkości, bo widzowie nie powiem. Ale myślę, że może się długo dowiecie, że coś może gdzieś być tutaj na polach ujrzymy. Może być tu. Dobry! Sumsiot przyjechał Lubinem. Zobaczcie, przyjechał, zobaczcie co się dzieje na polu chyba. Hopie. Nie po siedlisku, żeby się nie zapaliło, hopie. Nie zapali. Po boczu stanął, dobrze jest. Sąsiad, jak tam idzie? No sypie ci powiem, sąsiad, w szoku jestem. O, jak hamulce w tym bizunie trzeba zrobić. Panie, trzeba mocniej nacisnąć, wtedy hamuje. Mocniej nacisnąć się dalej, lincy nie do hopie. Bo szyba też. Idzie. Idzie robota, sąsiad. No, spoczko. Trochę mi... Dużej, kurde, już obleciał. No, ale hopie ci powiem. 30 minut za chwilę będzie, ja tego pola nie skończę w tym odcinku. Ale no. Ta 30 ładnie wygląda. Pinta jest ta 30. Ładna. No ale szóstka. Czwórka też bardzo ładna. No ogólnie jak się tak sądzę, ty mówiłeś przed odcinkiem, że jak się patrzy z daleka na tą czwórkę, to wygląda jak szóstka. Więc dlatego może mi się domylić, że czwórka, a szóstka, bo szóstkami też troszkę nagrałem już w tym parniku. Nie tylko w tym, ale ogólnie się nagrałem tymi czwórkami. Chociaż czwórkami też, ale szóstkami więcej. No i ogólnie tak patrząc z daleka, no to wygląda jak szóstka, nie? No ale wiadomo, jest to czwórka 10.04, więc tak to wygląda. 100 koni. Więc no, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym bugu. Czy kupić ten bug, czy nie, czy nie ma sensu do czwórki właśnie zapinać od razu takiego buga. No ogólnie jestem ciekawy, czy z tym wszystkim bowiem sobie 30 da radę. No ogólnie w realu, no to chyba nikt by się nie pokusił 30 mieć czysty bową tą unią, nie? Bo 30 to raczej z 200 bową. No ale wiadomo, no, jest to farming. No ogólnie, no, ale też głupia jest zapinać czysty bowiem bóg u mnie w ludziom z do czwórki, nie? Więc no
napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czy kupować ten nowy pług, no bo drogi nie jest, czy po prostu zostawić ten, co mam i tyle. Więc tak to wygląda. Sąsiad chyba mamy miniaturkę, mi się wydaje. Więc dobra, sypiemy sobie tutaj zbiorniczek. O kurde, tu jest miniaturka dopiero. I tym oto akcentem różnie się szczekanie pinka, więc sobie proszę pozdrowić pinka. Dawno było chyba, no dawno by nie było szczerze na odcinku, więc wam bardzo dziękuję. Sąsiad, może cię pożegnać. No, to na razie do następnego odcineczka. No, to trzymajcie się i zapraszam do sąsiada. Oczywiście link do jego kanału macie w opisie, więc serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, na razie, cześć! Bye!